Was serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy, moi drodzy, w Gothic 3. Czas udać się, moi drodzy, do Trellis. Ciągle bardzo łatwo będzie go zaspamować. Save'ol, bo troszkę przeciwkonałem. No i moi drodzy, mamy jaskinię wypełnioną ogrami questowymi. Zatem się nimi zajmijmy, jako że to są ogry questowe. Skradający się ogr. Zadające się ogry questowe. Bum, 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 bum. I spałowane. Tym razem nie poszło mi już tak dobrze. Dobra, w czasie rozwalania tych skradających się ogrów będę musiał uważać. Panie, epicki zasięg. Faktycznie epicki. Ech.
oni też mają na swoim maczudze epicki zasięg. To są łogry questowe, poza tym 400 doświadczenia za jednego, poza tym wykonanie questu, bla 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 bla. Co ja wczytałem? Nie ten zapis, ten zapis. Sejwol, pierwszy skradający się łogr załatwiony. Drugi załatwiony. Pół HP. Jednym strzałem nie zdążyłem nawet wcisnąć inwentory, bo tak mnie zaczął spamować. Jaki save on kliknął? O, lewitujący ogr. Ze zwykłym mieczem to nawet nie warto do nich podchodzić. Bam, bam i koniec. Kości Beziego zostały rzucone o glebę, a Bezi zamieniony w krwawą jaskę. Podejście kolejne. Wydałaby się jednak mimo wszystko zbroja paladyna. Inwentory, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Inwentory po raz kolejny. I spam. To mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Co za spamewy, moi drodzy. To przechodzi ludzkie i nieludzkie pojęcie, co za spamewy.
ogrów. To są ogry questowe i ja im nie odpuszczę, bo ja w to mówię, jest kwestia honoru, to jest w imię zasad, skurwysyny. Ja silniejszy atak i... Bezi rozkwaszony. Ja łatwiej mi poszło z orkami dookoła Vanguardu. Zwłaszcza, że za nich są dwa punkty do reputacji. I kolejne podejście. Oczywiście, spam. Spameriada. Dlaczego czasami tak łatwo z nim idzie, załatwiam trzech bez większych problemów, a tutaj nagle uruchamiam spameriadę. Aha, naciskałem inwentory, kiedy już wyświetlał się koniec. Sejwol. I pocznijmy ten tłumek. Albo dajmy się zmiażdżyć Morgensternami. To nie jest Morgenstern, to jest wielka maczuga. No, pokażcie, co potraficie. No i pokazali. Wydymali bez jego we wszystkie dostępne otwory. Tia. Trójka jest dosłownie unzajebable. Perfekcyjnie się uzupełniają.
dodatek atakują w kilkoro. A nie, że zabijam jednego, pozostali czekają. Głównie wiem, że to jest ciasna przestrzeń. Bam, bam, bam. I bam. A nawet slam. Niech podejdzie jeden. Ej, gro, chcesz mnie zabić? To mi nagle aktywuje w menadżera zadań. Gdybym nie wcisnął inwentory, już byłbym trupem. Zresztą i tak pewnie jestem. No właśnie, kiedy atakuje dwóch naraz. Nieważne jak potężny jesteś graczu, jesteś trupem. Taka walka uczy pokory. Przeciwnicy niczym w Soulsach. Swoją drogą Dark Souls 2 będzie u mnie na kanale. To jest tak zwana ważna wiadomość. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery ciosy. W tym jeden silny. Jak mam ich pokonać? Mam ich z kuszy strzelać, z przyczajki. Bum, 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 bum. I trup. Szybko poszło. Chodźcie, sukinkoty, tu się wami zajmę. Albo się wami nie zajmę. Bo znowu mnie załatwią raz, dwa, trzy, cztery ciosy. Cztery ciosy z użytym ogrowym Morgensternem. Co? I koniec, finito. Po bezim. Raz, dwa, trzy, cztery. I znowu mogłem policzyć sobie do czterech. Jedyne co mogłem. No, ale przy którejś próbie mi się uda, musi mi się uda. W którejś próbie to wyjdzie. Nie spamuj mnie tak. Tia, mogę sobie mówić, nie spamuj, a on. Bum, 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 bum. W końcu to ogra. Te ogry są trudniejsze od troli, bo ile...
Tym razem było raz, dwa, trzy. Silniejszy atak i koniec. Aha, atak z dwóch stron to już jest za dużo dla jednego beziego. Skupiam się na jednym, a drugi w plecy robi swoją wielkim Morgensternem, jeśli tak wyrażę. Aha, tym razem tylko trzy ciosy. Bardzo szybko poszło. Chodźcie. Z dwoma mam większe szanse, albo mam zerowe szanse, jeżeli grabie będzie trollować. Się minimalizować nagle. Nie zdążysz kliknąć inwentory. You have no power here. Na razie jedyne co mogę zrobić to trzy ciosy, dwa mocne i jeden słaby. Dobra, szybko poszło. Bez jemu nic nie zostało zdrowia. Punkty zdrowia zero. A ja miałem jakiś timing niesamowity. Ten silnym atakiem, ten szybkim atakiem, summa summarum bez idet. Dobra, ja przełączam na kufę, bo z nimi się walczyć nie da. Chce się, a nie da się. Będę ich kitował z kufy. Dobra, jeden zdjęty. O! Połączenie kufy, cierpliwości i skilla, moi drodzy. Jedna z cięższych walek, jakie miałem od dawna.
Knofę, stąd jestem prawie gotowy, moi drodzy, na ten. Na pójście, moi drodzy. I robienie węgardu. Przy czym mam na myśli pełne robienie węgardu. O, paczka z brodzią. Przynajmniej dajecie mi tu quest item. Przynajmniej gra jest na tyle miła i uprzejma dla mnie, że mi daje ładny quest item. Jak ta kufa ma się do mojej aktualnej, bo dawno kufy nie zmieniałem. Kufa najemnika... moja jest o 10 punktów lepsza. Bezi, bym ja ci czego nie złamał zaraz. Dobra, save all. I nie ruszając tyłka do trellis. Mam tam już 44 punkty reputacji. Serio? Tędy do Warantu? Tędy do Montery, to którędy do Trellis? Nie mówcie, że mi się tekstura nie wczytuje. A, tędy. To znowu ty. Nigdzie nie mogę pójść, żeby na ciebie nie wpaść. Pamiętam, nazywał się Torus. Pamiętam. Jesteś ostatnią osobą, której bym się tu spodziewał. To jak będzie? Mam cię... Chcę pracować dla orków. Chcę pracować dla orków. Bałem się, że powiesz coś takiego. Pozwól, że cię postawię do pionu. To ja tu rządzę. Spoko. Pierwszy błąd będzie zarazem ostatni. Jasne? Jasne. Dowodzisz orkami? Dowodzisz orkami. Zgadza się. Zajmuję się zewnętrznymi obszarami Trellis. Trzeba kontrolować okoliczne farmy i strzec wykopalisk we wschodniej świątyni. Ta robota i tak jest dość męcząca. Skoro jednak tu jesteś, muszę naprawdę zacząć uważać. Spokojnie, wszystko będzie w porządku. Spokojnie, wszystko... Nie gadałbyś tak hardo, gdybyś wpadł na tych... Jeśli cię to... W czym mogę pomóc? Wolałbym, żebyś sobie po prostu poszedł. Ponieważ mam jednak pewność, że nie raczysz wyświadczyć mi tej uprzejmości, to możesz równie dobrze dla mnie pracować. Jak idą te podstępne ogry nie będą sprawiać kłopotów. Podstępne ogry nie będą już sprawiać kłopotów. Doskonale. Jeden problem. Co można robić na farmach? Co można robić na farmach? Od dawna nie mieliśmy żadnych wieści z farmy na zachodzie. Wysłałem tam patrol. Oni chcieli iść za... Jak idą wykopaliska we wschodniej świątyni? Nadzorca Tempek ciągle... Mam tego dość. Wykopaliska, ale schodzi świątyni. Wykopaliska. Czas najwyższy. Jeszcze trochę oto twoje. Orkowie pozwalają ci sobą dowodzić. Człowiekowi. To robi wrażenie, co? Orkowie zdobyli wyspę Korinis i sprowadzili nas na kontynent na swoich galerach. Zaproponowali nam wybór. Mogliśmy być ich niewolnikami lub wojownikami w ich służbie. Wygrywałem walki na każdej arenie Myrtany i przyjąłem sposób życia orków. Gdy nauczysz się już myśleć jak ork, reszta przychodzi łatwo. Opowiedz mi więcej o mieście Trellis. Opowiedz mi więcej o mieście Trellis. Trellis to zamek o dużym znaczeniu strategicznym dla orków. Jesteśmy tu blisko pustyni Warant. Zagląda tu wielu asasynów. Nigdzie w krainach centralnych nie znajdziesz bardziej doświadczonych... Coś
Zgadzaj. Dobra, ale nim odwiedzimy farmę na zachodzie, to... W ogóle nie mogę go zrobić. Stój, Mora! Potrzebuję mikstur leczu. Na razie dam ci jedną. Na razie dam ci jedną. Co się stanie? Za mało. Potrzebuję więcej. Czemu wy, wojownicy, macie tak mało mikstury leczniczych? Naszym alchemikiem była ta podstępna Mora Avogadro. Zniknął. Po prostu rozpadł. Nie mam pojęcia. Odszukam dla ciebie Avogadro. Zawsze powtarzam, że trzeba być stanowczym. Moja decyzja. Wolałbym leżeć i jeść porządny kawał mięsa. Oj, to z samego kowala. Dobry z ciebie kowal? Chciałbym w to wierzyć. Wielu wojowników zwyciężało dzięki mojej decyzji. Szkoda, że nie widziałem. Był nędzny, gdyż przypominam. Nie ma już starego miecza? Nie, to wszystko przez to, że ten Turek, niedorobiony nadzorca, tak powiedziałem mu, ale wyraźnie zaznaczyłem, że ten mecz musiał go jednak. Wolałbym raczej. Znalazłem. Naprawdę. To rzeczywiście op. Na wykopaliskach. Wiedziałem. Dziękuję. Doskonale wie, to są doskonale wiesz, skąd biorą się nasze problemy. Mowy nie mają honoru, tak to już jest. To miało mi zaimponować, Jadaszka. Twoją decyzję. Przydało Kona, więc to jest jeszcze inny problem. Uważaj, czego dotyczy. Możesz przebywać w moim domu, tak się mam nadzieję. Nie jesteś zwykłym kupcem, prawda? Jesteś bardzo spostrzegawczy. Daliśmy im dostęp do całego warantu i wspieramy ich pracę, a ja mam to pilnować, żeby... Jaką umowę zawaliście z rukami? Pomagamy im, ale VAK odparł, nie powiem. Mogę jedynie mieć nadzieję. Ile złote jest ci winien VAK? Nawet jeśli VAK nie pośpieszy się, nie otworzymy im. Kim jesteś? Jestem wysłannikiem, kupuję i sprzedaję. Jeśli cię na to stać, ale jeśli twoja sakiewka, każde błogosławienie. To zabraknie nam. Pokaż mi. Baw kamienną tablicę, to sobie kupmy. Poczytajmy sobie. To wiem. Nieciekawe. Bezi. Nie ma tu nic ciekawego. Weźpijmy się do poranka. I pamiętam, że Avogadro... był na jednej z farm i ledwo co wszedł już mam... Wiesz całkowitą pewność. Zobaczymy, co się stanie. Moi drodzy, 60 reputacji. Tu jest napisane coś o alchemii. Dobra, plus 5 punkcików. A kiedy Beliar zobaczył, co robili słudzy Inosa, uniósł się gniewem. I istota pełna starożytnej mocy przybyła na jego wezwanie. I powstała z ziemi, a wraz z nią inne potężne istoty. Prastara wiedza już 90. Nie ma tu nic ciekawego. A tutaj natomiast Bezi nie znajduje niczego ciekawego. Avogadro się ukrył na jednej z okolicznych farm. Thank you.
orkowie na farmie. Uważaj, bo zatrzesz wszystkie ślady. Torus chce wiedzieć, czemu nie ma żadnych wiadomości z farmy. Torus chce... Nie dziwię się. Jak widzisz, Niko... Co tu się... Też bym chciał... Jeszcze kilka dni temu na farmie wszystko grało. Mieszkało na niej gdzieś ze czterech wieśniaków. Kto to mógł zrobić? Gdybym wiedział, na zachód stąd jest ja... Widywałem tam. Wyglądały na bardzo... Mógłbym zbadać. Więc zrób to. Nie... Dobra. Zatem, moi drodzy, zbadajmy tą podejrzaną jaskinię w pobliżu farmy. Albo nie, to zrobimy w kolejnym odcinku. Zobaczenia, cześć, trzymajcie.